dniu dzisiejszym około godziny 20:30 zastępy z JDRG Jawor zostały zadysponowane do zadymienia w budynku wielorodzinnym na ulicy Bohaterów Getta w Jaworze. Po przyjeździe zastaliśmy zadymiony budynek z dużym zawartością tlenku węgla w powietrzu. Także tutaj decyzją dowodzącego była ewakuacja wszystkich mieszkańców. W sumie ewakuowaliśmy 13 osób, w tym dwójkę małych dzieci. Na chwilę obecną trwają działania tutaj zmierzające do tego, aby ustalić, skąd była emisja. Najprawdopodobniej emisję tego tlenku węgla wywołał jeden z lokatorów, który rozpalił w piec pomimo wcześniejszego zakazu palenia. Na miejscu działają jednostki ratowniczo-gaśniczej w Jaworze, z jednostki ochotniczej straży pożarnej w Marcinowicach. Wspomaga nas również zespół ratownictwa medycznego w Jaworze oraz policja. Jedna osoba zasłabła. Tak, chyba emocje wzięły górę i jedna osoba zasłabła, wymagała wdrożenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie przekazaliśmy tą osobę tutaj zawodowcom, czyli zespołowi ratownictwa medycznego, który dalej udziela pomocy osobie poszkodowanej. Mija 2 godziny, mieszkańcy nie mogą wrócić do domów. Nie, na chwilę obecną jeszcze mieszkańcy nie mogą wrócić, ponieważ mamy jeszcze stężenie, które jest dość wysokie. Musimy ustalić, skąd one jeszcze może być. Prawdopodobnie jest to pozostałość tego dymu z pieca, które teraz po prostu wychodzi tymi szczelinami w tym nieszczelnym przewodzie kominowym. W tej chwili musimy wykonać taki otwór rewizyjny w przewodzie kominowym, aby sprawdzić, czy to jest to źródło emisji tego tlenku węgla. Dobrze, że się tak.